Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na kanale. Dzisiaj kolejne SBC na event z Carnival. Jest to ostatni dzień Carnival z tego, co mi się wydaje. I mamy SBC jeszcze o kolejną kartę Carnival. Jest to tym razem Tiago, który jest naprawdę bardzo fajną kartą. Wymagania nie są jak bardzo duże, ale paczki są bardzo średnie, więc to zdecydowało, że nie będę jednak robił tego SBC. Korzyść jest około 120 tysięcy, więc naprawdę jak na taką kartę 90 rala 120 tysięcy nie jest jakoś niesamowicie dużo. Ale i tak mogło być trochę taniej lub paczki troszeczkę lepsze. Gdyby paczki były chociaż, nie wiem, paczka za 35 tysięcy i za 50 tysięcy, coś w tym stylu, czy za 45 tysięcy, to myślę, że bym zrobił. A tak po prostu tego robić nie będę. Mamy jeszcze oczywiście SBC ważne mecze, które będziemy robili też dzisiaj na odcinku. I jutro na odcinku zrobimy sobie ważne mecze i SBC La Rocha na kontach moich pobocznych. I jak widzicie, odcinek jest trochę później, bo czekałem na to, aż będzie 20 godzina, bo zazwyczaj gdy jest nowy event, to chociaż przynajmniej 24 godziny wcześniej jej informuje nas o tym właśnie na ekranie wczytywania gry. Tym razem nie ma tutaj nic nowego, więc prawdopodobnie jutro nie będzie żadnego nowego eventu, będziemy musieli czekać kolejny tydzień. I będzie to prawdopodobnie event z Urodzin Food, ale mówię prawdopodobnie, bo w plikach gry jest event o nazwie Holi. Jest to święto, festiwal koloru, który jest bodajże 20 marca, więc to jest chyba za 6 dni. Więc naprawdę nie wiem, jak oni to wszystko razem zrobią. Nie wiem, co będzie pierwsze, czy tego eventu Holi nie będzie. Nie wiem, dlaczego on jest w plikach gry. Skoro teraz powinny być właśnie Urodziny Food, chyba że Urodziny Food będą po prostu tydzień później niż mają być. Idealnie by było, jakby jutro właśnie rozpoczął się ten event Holi i skończył za tydzień 22 marca i wtedy miałby się zacząć event właśnie o Urodzin Food, 10 Urodzin Food, więc ten event będzie naprawdę bardzo dobrym eventem, podejrzewam, jest to 10 rocznica EA, jest to 10 rocznica FIFA, więc naprawdę podejrzewam, że będzie to naprawdę bardzo dobry event. Tylko zostaje pytanie, kiedy on będzie tak naprawdę, bo tego jeszcze nie wiemy i podejrzewam, że dopóki tego ekranu wczytywania na gry nie będzie, to się tego nie dowiemy. Także co, zgłaszamy ostatni zespół Everton Chelsea. Najpierw otworzymy sobie paczki za właśnie ważne mecze i potem sobie przejdziemy do SBC La Rocha. I pokażę wam tylko te paczki, w których coś trafiłem. I tak, w tych trzech paczkach wcześniejszych, bardzo słabych, nie było oczywiście nic, więc teraz paczka za 25 tysięcy z samymi rzadkimi kartami. Ale niestety w niej również nie ma nic. I ostatnia paczka za SBC ważne mecze, za ukończenie ważnych meczów, paczka za 30 tysięcy. I mamy lokał w tej paczce za zakończenie ważnych meczów i jest to ikona. Jest to pierwsza ikona! Moja pierwsza ikona, lewoskrzydłowa Dania. Po prostu nie wierzę w to, w końcu ikona. 89 Laudrup, jest to jedna z najgorszych ikon, ale to jest nieważne, to jest pierwsza moja ikona. Naprawdę nie mogę w to uwierzyć, że w końcu udało się trafić w tak naprawdę randomowym sposobie, w randomowej paczce. Nie wiem nawet co mam mówić. Pierwszy raz ta biała flara w końcu wyleciała. Jest to Laudrup, który jest warty pewnie za 400 tysięcy, nie więcej. Nawet nie 400, 350, ale to jest nieważne, to jest pierwsza ikona. Po półtora roku w końcu udało się trafić ikonę. Nie wierzę, że w takiej paczce, po tylu otwartych paczkach, za 100 tysięcy, za 125, za 50 i tak dalej, trafiłem ją w paczce za 30 tysięcy z 6-7 zawodnikami złotymi. Coś naprawdę nieprawdopodobnego. Jak możecie, naprawdę zostawcie lajka. Będę wam bardzo wdzięczny za to. I zostało nam jeszcze SBC La Furja Roja. Wciąż nie mogę uwierzyć to, co się stało przed chwilą. Naprawdę, tak szczerze mówiąc, spodziewałem się tego, że właśnie stanie się to w najmniej spodziewanym przeze mnie momencie. Gdy naprawdę tego nie będę oczekiwał, że taka ikona będzie właśnie w paczce. Jestem naprawdę bardzo zadowolony, że to się stało w końcu. Tutaj macie skład, jak ktoś chce sobie zrobić SBC właśnie La Furja Roja. I będziecie mieli oczywiście skład, jak zawsze w komentarzu, żeby zrobić sobie to jak najtaniej. Jest za to paczka za bodajże chyba 30 tysięcy, albo za 45. Te SBC, ważne mecze i La Furja Roja zrobimy sobie jeszcze na moich pobocznych kontach, ale to będzie w jutrzejszym odcinku. Także jeszcze raz, jak możecie, zostawcie lajka, jak nie subskrybujecie kanału, zasubskrybujcie. Otwieramy ostatnią paczkę w dzisiejszym odcinku. Tutaj już lokautu nie ma, nieważne. Mam pierwszą ikonę. W końcu się dostało. I jeszcze zapraszam was do poprzedniego dzisiejszego odcinka, bo tam też naprawdę trafiliśmy kartę wartą więcej niż dzisiejsza ikona. Także jak ktoś nie widział tego odcinka, to zapraszam was, będziecie mieli na końcu. W sumie powinien wam się już teraz wyświetlać ten odcinek gdzieś w prawym górnym rogu. I jeszcze mamy zawodnika Cardiff, który jest warty 10 tysięcy, jak widzicie. Także to było na tyle i widzimy się jutro w kolejnych odcinkach. Na razie.